In the fastest marathon ever, Kenya's Jeffrey Mutai won the Boston Marathon Monday in 2 hours, 3 minutes, 2 seconds. Kontynuując serię limitowaną Adidas po tym fantastycznym, nietypowym obuwiu, przechodzę dzisiaj do koloru zielonego. Zatem na kanale dzisiaj króluje zieleń i Boston, miasto Boston. Po kolei. Należy powiedzieć, że maraton bostoński to najstarszy na świecie, gdyż ruszyła pierwsza edycja w 1896 roku, czyli rok po uruchomieniu Igrzysk Olimpijskich w Atenach. I można powiedzieć, że maraton bostoński jest prestiżowy i jeden z najważniejszych na świecie. A co dopiero, kiedy taki maraton się wygrywa i po wielu latach w ramach hołdu dostaje zawodnik, który ustanowił rekord do dzisiaj niepobity, wersję z jego czasem. Zatem chciałem pokazać obuwie, które należy znowu do edycji limitowanej. Adidas tutaj się mocno rzucił, gdyż wypuścił serię Adizero Pro Trójki w 12 kolorach. 7 jest podstawowych, natomiast 5 to edycja limitowana. W moim wypadku mam 3 kolory, zielony, biały i żółty. 2 nie podobają mi się, to jest róż oraz taki niebieski, który no nie pasuje do koncepcji i dlatego nie będę się starał ich kupować. Zresztą są trudno dostępne, bo można kupić je w zasadzie wyłącznie w Adidas.com i sklepach partnerskich. A teraz trochę ciekawostek na temat hołdu w tych butach. Proszę zobaczyć, każde z tych limitowanych mają informacje i w tym wypadku czytam Boston 2 godziny, 3 minuty oraz sekunda. No i niestety jest błąd, bo tak naprawdę tutaj na tych paskach widać i w oficjalnych pomiarach, że to były 2 godziny, 3 minuty, 2 sekundy. Cóż, kolor zielony, czyli jeżeli ktoś się trochę interesuje koszykówką, Boston Celtics ma również barwy klubowe w kolorze zielonym. Ta zieleń po prostu Adidas określa jako green. Potem mamy tutaj ujęcie tych pasków jako taki metalik, to jest srebrne, ale szczerze mówiąc ten zielony rzuca się w oczy i on jest najważniejszy w komponencie z kolorem czarnym oraz białym. Teraz kilka faktów historycznych. Kto zdobył ten fenomenalny rekord? Był nim Jeffrey Mutai, Kenijczyk, urodzony w 1981 roku. I dokładnie 18 kwietnia 2011 roku zrobił rekord w butach Adidas, oczywiście tamtej technologii. Pobił czas Haile Gebrselassie, Etiopczyka, który jest uważany za lekkoatletę wszechczasów, albo właśnie takiego zawodnika, który ma osiągnięcia w biegach ulicznych. Tamten czas był 2 godziny, 3 minuty, 59 sekund, więc tu jest różnica w granicach 57 sekund. Dlaczego to wszystko jest takie ważne? Bo pamiętajmy, że dzisiejszy rekord Eliuda Kipchoge z Berlina to 2 godziny, minuta 09, a zatem jest tu różnica 2 minut i 7 sekund. Jednak Mutai biegał w butach bez dzisiejszej technologii. Czy miał podstawowy wariant Adidasów? Na pewno tamte czasy był to model topowy do biegania, ale nie było super świetnych pianek responsywnych i systemów typu Energy Rods czy płytka karbonowa. A to ma ogromne znaczenie, dlatego śmiem twierdzić, że gdyby zawodnik, który zrobił tamty rekord, biegł w takim modelu, to wyśrubowałby pewnie około 2 godziny minuta, a może by się zbliżył do 2 godzin. Naprawdę, proszę mi wierzyć, że w tych butach najwyższej półki nawet przeciętny amator robi życiówki, a co dopiero zawodnik takiej miary. Co interesujące, trzeba powiedzieć, że ten najstarszy maraton na świecie w Bostonie jest sponsorowany przez markę Adidas. Na koszulkę możemy zobaczyć napis Adidas. I Adidas ma szczęście, bo w zeszłym roku 2022 wygrał Iwans Czebet, który zrobił czas 2 godziny 6 minut 51 sekund, a to był 126 maraton bostoński i miał dokładnie te buty,
A w tym roku to rzadkość, żeby jeden zawodnik wygrywał pod rząd tak prestiżowy maraton. Zrobił czas 2 godziny 5 minut 4 sekundy i Kenijczyk poprawił w tym 127 maratonie bostońskim swoje osiągnięcie o aż minuta 47 sekund w takich butach nieidentycznych, bo kolor pomarańczowy, który też będę posiadał, bo gdy nagrywam ten odcinek, to te buty są w drodze. Więc zachwytu co nie miara. Ja podziwiam koncepcję Adidas, że wypuszczono takie modele, które symbolizują sposób historyczny. Dla mnie osobiście jako historyka jest to świetna gratka. Pokazuję te buty jeszcze raz w pełnym wyglądzie. Pytanie, czy w nich biegać? No trochę szkoda, jeśli to jest kolekcja limitowana. Na razie planuję w nich chodzić, a potem się okaże. Przed nami jeszcze jeden model żółty, związany z innym krajem, z innym kontynentem, ale o tym w następnym odcinku. Tymczasem Adidas, Adizero, Adios Pro Trójki w kolorze zielonym Boston.